first blood. Yeah, I heard what? Everybody first blood. Money in the soul, boy. Everybody first blood. Yeah, I heard what? Everybody first blood. Money in the soul, boy. Everybody first blood. Siemanko, z tej strony Paweł z kanału Przez Obiektyw. Witam was po swojej standardowej, długiej przerwie. Może kiedyś nadejdą czasy, że będę nagrywał regularnie i jakby mam taki plan na 2021. To jest moje postanowienie, że będę nagrywał częściej. Wszyscy wiemy, że to będzie bardzo trudne, więc jakby trzymajcie kciuki za mnie, żeby się jednak to udało. Dzisiaj pokażę wam, jak robić zdjęcia i trochę na co uważać, co warto mieć ze sobą, co warto robić, jakich ustawień używać, na jakie ustawienia w ogóle zwracać uwagę przy nocnej fotografii ulicznej, czyli zabieram was trochę na swoje podwórko, bo ci, którzy śledzą mój Instagram, wiedzą doskonale, że jakby ulica to jest dokładnie to, co ja robię. Pokażę wam, co robię, jak robię, na co zwracam uwagę. Zanim przejdziemy sobie już do samych zdjęć, kilka bardzo ważnych punktów. Po pierwsze, są to ustawienia aparatu. Musicie pamiętać, że jeżeli fotografujemy ulicę, większość rzeczy będzie w ruchu. Oczywiście jeżeli jest to architektura, no to przy architekturze nie jest to aż takie ważne, dlatego że tam możemy mieć i wolniejszy czas naświetlania i wszystko inne możemy sobie poustawiać po to, żeby ten budynek, który stoi, był sfotografowany tak, jak wygląda. Aczkolwiek, jeśli chodzi o fotografię uliczną, zazwyczaj są tam ludzie, zazwyczaj są tam pojazdy i zazwyczaj one się poruszają. Wynikiem czego potrzebujemy trochę szybszego czasu otwarcia migawki. Z reguły to nie jest problem, no bo jeżeli sobie chodzimy po ulicy, zewsząd mamy przede wszystkim słońce, odbijające się od jasnych budynków, wszystko jest bardzo fajnie doświetlone. Problem zaczyna pojawiać się w nocy, a ja bardzo lubię robić nocne zdjęcia na ulicy, ponieważ są mega, mega klimatyczne, są totalnie w mojej kolorystyce, są totalnie w tym klimacie, który ja lubię. Więc tutaj ten czas otwarcia migawki jest taki trochę, jest takim lekkim wyzwaniem, dlatego że no będzie ciemno, jeżeli zrobimy sobie 1:400. Więc co ja robię? Ja tutaj przede wszystkim działam na ISO. Przypominam, jeżeli będziemy działali sobie na przysłonie 1:4, no to większość rzeczy będzie nie do końca tak ostra, jakbyśmy chcieli, a szczególnie w fotografii ulicznej fajnie jest, żebyśmy mogli mieć wszystko dookoła ostre na tyle, ile potrzebujemy, oczywiście, jeżeli nie celujemy w jakieś rozmyte tła. Ja swoje zdjęcia uliczne robię na F4, jeśli chodzi o noc. F4 pozwala mi na to, żeby generalnie większość rzeczy było tak ostra, jak sobie tego życzę, żeby było nadal odrobinę rozmyte to, co chcę, żeby było rozmyte, więc to jest jedna rzecz, którą robię, czyli używam F4. To nie jest fajne ustawienie na noc. Jakby każdy, kto wychodził z aparatem wieczorem bądź też w nocy, może powiedzieć, że F4 to jest dość ciężka przysłona do pracy z low lightem. Aczkolwiek no, taka działa dla mnie. Jeśli chodzi o czas otwarcia migawki, no to zostanie troszeczkę wytłumaczone za chwilę, jak zacznę wam mówić o dwóch takich moich typach fotografii ulicznej. Powiedzmy, że operuję między 1:50 a 1:125-160 w zależności od sytuacji. Za chwilę przejdziemy dalej, dlaczego tak robię. No i jeśli chodzi o ISO, tyle ile trzeba. Jeśli trzeba 2000, jest 2, jeśli 4 to 4, jeśli 8 to 8. Wolę mieć zdjęcie, które będę musiał odszumiać, które potem pewnie i będzie miało tego trochę szumu, gdzie będę musiał naprawiać kilka rzeczy, niż nie mieć tego zdjęcia w ogóle, bo się obrażę, że jest ciemno i się obrażę, że nie mogę mieć takiej przysłony jak chcę i obrażony wrócę do domu bez w ogóle fotografii. Więc jakby tutaj warto sobie przewartościować, co jest dla nas ważniejsze, mieć w ogóle zdjęcie, czy nie mieć zdjęcia, bo ja więcej niż ISO 800 nie wezmę. Wróćmy teraz do tych dwóch typów fotografii. Jeden to jest fotografia uliczna, taka bardzo surowa, taka jak została wymyślona, taka jak powstała, dlatego że sama fotografia uliczna, ciężko ją zdefiniować, bo fotografia uliczna jest fotografią architektury, bo fotografia uliczna jest fotografią portretową, jest fotografią modową, można powiedzieć, że i motoryzacyjną. Jakby
fotografia uliczna skupia w sobie większość różnych nurtów fotografii w jedno. I teraz tak, jeżeli my chcemy zrobić takie albo minimalistyczne, albo nieminimalistyczne zdjęcia budynków dookoła, tego co widzimy, jakiś landscape, krajobraz, no to wiemy, że my mamy obraz zastany, który się nie rusza. W tym wypadku, nawet jeżeli jest noc, 1:50 spokojnie wystarczy, jeśli nie mamy stabilizacji w aparacie albo w obiektywie, stawiamy to na statywie, done. Mamy zrobione, wszystko jest ok. Dalszy nurt tej takiej surowej fotografii ulicznej, polegała ona kiedyś i polega jakby do tej pory i zawsze pewnie będzie polegała na tym, żeby śledzić życie uliczne. To, co się dzieje na zewnątrz, fotograf zajmujący się fotografią uliczną śledzi, pokazuje, zatrzymuje chwilę, zatrzymuje ten moment, żeby pokazać to, co się dzieje dookoła. Więc w takich sytuacjach, w których nasi ludzie się poruszają, gdzie my się poruszamy, bo przypominam, my też się poruszamy. To nie jest tak, że mamy sobie stać w miejscu i czekać, aż po prostu świat do nas przyjdzie i hulaj dusza, ale ja stoję w miejscu i wszyscy robią pode mnie. Oczywiście, że nie. Jakby takie rzeczy się nie wydarzają, to my musimy śledzić. My musimy gonić za wydarzeniami, to my musimy gonić za tym miastem, żeby ono nam mogło w trakcie tego, co się dzieje, pokazać to, co się dzieje. To jest taka bazowa definicja fotografii ulicznej, czyli jakby to dążenie za miastem, pokazywanie tego, co się dzieje, zatrzymywanie momentu, pokazywanie tego wszystkiego, co jest wokół nas w naszej odsłonie, przez nasz obiektyw, przez ten kadr, który my widzimy, bądź przez to, co my chcemy pokazać, bo to czasami my decydujemy o tym, jak coś wygląda. Jest też drugi typ, czyli jeden to jest taki, gdzie my pokazujemy to, co miasto ma nam do zaoferowania i zatrzymujemy ten moment. I drugi to jest typ, który ja kocham i ja strasznie go używam. I jakby to nie jest typ w ogóle, ja sobie sam wymyśliłem, że to jest typ jak coś. To jest fotografia uliczna wyczekana. Wyczekana fotografia uliczna robi po prostu taką robotę u mnie. To są generalnie te zdjęcia, na których idealnie przez środek przejścia dla pieszych z miastem w tle przechodzi. To jest ta fotografia, w której właśnie w tym momencie przejeżdżają obok siebie dwa tramwaje, a pomiędzy nimi widać człowieka, który tam przechodzi przez przejście. To jest fotografia wyczekana. Stoimy w jednym punkcie i czekamy, aż w tym miejscu pojawi się to, co chcemy, żeby się pojawiło. Czyli można powiedzieć, że trochę malujemy sobie obraz w głowie tego, co my chcemy, żeby tam było i czekamy, aż to się wydarzy. Czasami trzeba czekać 5 minut, czasami pół godziny. Ja dzisiaj na zdjęcia, które dzisiaj robiłem, na niektóre musiałem czekać 15 minut, żeby się wydarzyło to, co chciałem, a niektóre się wydarzyły od razu. Więc jakby to bardzo mocno uważam, że powinniście również zaimplementować do swojej fotografii, to idąc na zdjęcia i patrząc na miejscówkę, w której jesteście, pomyśleć sobie, kurczę, ale by było super, jakby tam nagle przychodził jakiś koleś albo jakaś, nie wiem, starsza pani z walizeczką. No to polecam ciepłą herbatkę w termosie, fajną muzykę na słuchawkach i czekamy. Jak będziemy musieli poczekać 2 godziny, to czekajcie 2 godziny. Czekajcie na te zdjęcia, które wy chcecie zrobić, bo to wy jesteście twórcami swoich zdjęć. I oczywiście bije się to, bardzo mocno się to bije z koncepcją fotografii ulicznej, tej prawdziwej, surowej, bo mielibyśmy przekazywać tylko to, co jest w tym miejscu, w danym momencie, a nie czekać na siłę, tworzyć sobie sytuację. Ale możemy trochę nagiąć tą zasadę i robić sobie te zdjęcia tak, jak my chcemy robić, bo jak mówiłem, wszyscy jesteśmy twórcami, każdy z nas jest swego rodzaju artystą, więc tworząc sztukę, nikt nie powinien nas za nią rozliczać.
Słuchajcie, teraz was zabieram na kompa i na tym kompie pokażę wam, co robię ze zdjęciami, w jaki sposób zrobiłem te zdjęcia, wytłumaczę wam ustawienia, bo to też widać w Lightroomie, więc będziecie to widzieli. Wytłumaczę wam, czy musiałem czekać na to zdjęcie, czy to było zdjęcie, które się wydarzyło nagle, bo nagle coś się wydarzyło i musiałem zrobić zdjęcie. Pokażę wam oczywiście samą finalną obróbkę i myślę, że to będzie najlepszy sposób pokazania wam dokładnie tego, o czym przed chwilą mówiłem. Słuchajcie, mam dla was tutaj 10 bodajże zdjęć, tak, 10 zdjęć i chciałbym wam pokazać te zdjęcia i krok po kroku je z wami obrobić i wytłumaczyć wam, co autor miał na myśli. Pierwsze zdjęcie jest to te moje przed chwilą wspomniane wyczekane zdjęcie, czyli jakby widziałem tą uliczkę, wiedziałem, jak ono będzie wyglądało po mojej obróbce, także jakby widziałem już to zdjęcie. Zwróćcie uwagę na kilka ważnych elementów. Raz, oczywiście mamy te lampy. Te lampy, wiadomo, robią robotę. Dwa, robotę ważną, które robią, to jest to światło tutaj na dole. To, że one oświetlają bardzo fajnie ten chodnik, bo nie mają nic po drodze, to sprawia, że tworzy nam to świetne oświetlenie tej postaci od frontu, czyli my jesteśmy w tym takim cieniu za tą postacią. No i oczywiście tak, no na pewno nie będę chciał tutaj po prawej stronie tych słupków biało-czerwonych, więc wchodzi kadrowanie typowe, instagramowe, 4:5, wszystkie zdjęcia w pionie, oczywiście wiadomo dlaczego, i schodzimy sobie z kadrem do momentu, aż się pozbędę tych słupków i myślę, że to będzie właśnie ten kadr. Oczywiście w idealnym świecie nie byłoby tej lampy tutaj, no ale no niestety jest, więc musimy z tym żyć. Zdjęcie tak czy siak jest mega klimatyczne. Już uprzedzam, presetu, który dzisiaj będę używał, nie będę nikomu dawał, jakby nie udostępniam. Jeżeli ktoś jest bardziej bystry, to może sobie z prawej strony zobaczyć, jakich ustawień używam i może sobie odwzorować ten preset. Jest to mój preset na Instagram. Jak widzicie, za wiele tutaj teraz nie widać, ale wyciągamy sobie wszystko w tym momencie z cienia. Podnosimy samą ekspozycję. Teraz jeszcze trochę cienia podnosimy. No i tutaj ta postać, trzeba zrobić dwie rzeczy. Jedną to samą postać trochę rozświetlić. O, coś takiego. A drugą to skierować to podświetlenie w taki sposób, żeby wyglądało, że ono idzie od lampy. Widzicie? Tutaj jest jakby to taka, to połączenie samego rozświetlenia, bo możemy zrobić samą postać, tak? I tu jest ciemno. A jeżeli przeciągniemy, to wygląda tak, jakby to właśnie z tej lampy nasza postać była rozświetlona. Oczywiście, jak widzicie, na tym zdjęciu jest dużo ziarna i jakby musi na nim dużo ziarna być, dlatego że zostało zrobione, jak widać, przy ISO 4000. Mój czas otwarcia migawki to było 1 na 125, to było 91 mm. Na F4, tak jak wspominałem, że to jest moja ulubiona przysłona. Co my możemy zrobić? Na pewno możemy zrobić jakiś noise reduction trochę mocniejszy. Sprawdźmy sobie przy poziomie 40. I przy poziomie 40 już jest ok. Jakby ja bym tego zdjęcia już nie ruszał, zostawiłbym je tak, jak jest teraz. Tak ono wyglądało przed i tak wygląda po. Kolejne zdjęcie, to jest akurat zdjęcie sytuacyjne, czyli to, które się wydarzyło nagle. Jak widzicie, szedłem z tamtego miejsca, doszedłem do przejścia dla pieszych, więc moje ustawienia w aparacie były takie, że no wystarczyły mi, nie musiałem nic zmieniać. Nadal jestem na ISO 4000, 1 na 125 i 25 mm tym razem, ponieważ chciałem pokazać to miasto i też nie chciałem mieć aż tak dużej kompresji, bo pamiętajcie, że jeżeli mamy, nie wiem, 100 mm, to kompresja będzie taka, że to, co jest za naszą postacią, za naszym bohaterem, będzie wydawało się, że jest o wiele bliżej. A ja chciałem pokazać, że
to centrum jest dość mocno dalej od tych ludzi, więc dlatego wykorzystałem sobie akurat 25 mm. W takim kadrze wchodzimy sobie ze swoim presetem, lekko rozświetlamy, ściągamy highlightsy oczywiście, ponieważ mamy dużo takich bardzo, bardzo mocno świecących rzeczy, więc jakby niekoniecznie chcemy, żeby tak było. Zaznaczamy sobie radialem naszych ludzi, rozświetlamy ich mocno i tutaj przechodzimy sobie na brush, erase, to jest wszystko to, co już wam pokazywałem, więc jeżeli ktoś nie wie, czego robię, zapraszam do swoich filmów instruktażowych z Lightrooma. Wymazujemy z tego zaznaczenia dookoła to rozświetlenie, które się przed chwilą tam również pokazało, no bo chcemy jakby, żeby tylko te postacie były jasne. Klikamy done. No i można powiedzieć, że to zdjęcie jest done. Tak wyglądało przed i tak wygląda po. Kolejne zdjęcie sytuacyjne, tym razem na tych samych ustawieniach, tym razem 40 mm. Oczywiście jedzie sobie koleś na rowerze, mając wysokie budynki centrum Warszawy w tle. Oczywiście musiałem wtedy wyciągnąć aparat i tak naprawdę miałem go cały czas w ręce, więc musiałem po prostu szybko go włączyć, bo oczywiście idę na wyłączonym, żeby mi się bateria nie wyczerpała za szybko. I przy takim kadrze znowu wrzucam sobie swój streetowy presecik, lekko rozjaśniam, robię to samo zaznaczenie, rozświetlamy lekko pana. Znowu tutaj można by dookoła to lekko wymazać to rozjaśnienie, aczkolwiek wygląda ona w miarę ok. Możemy tylko zdjąć to niepotrzebne takie tutaj z krzaków, żeby jednak tego nie było za dużo, no bo to wtedy wygląda tak brzydko i nienaturalnie. Tutaj spod tych kół również moim zdaniem powinniśmy zdjąć. Każdy widzi, że to jest rower. No i w taki sposób już generalnie wiemy, co się dzieje. Zdjęcie pięknie wygląda, ma świetne te nasze światła dookoła. Gramy tutaj lekko z jednej strony światłem, z drugiej strony cieniem, więc na dobrą sprawę moglibyśmy sobie tutaj graduated filtrem akurat dołożyć trochę cienia, żeby z tej strony było tak lekko ciemniej. No i tak wygląda zdjęcie przed i tak wygląda zdjęcie po mojej edycji. To z kolei jest zdjęcie wyczekane, czyli piękne wejście do stacji metra, bardzo symetryczne, bardzo ładne światła, w tle mamy znowu świecące budynki i czekałem, stałem i czekałem, aż ktoś będzie do tego metra wchodził. I teraz znowu przechodzimy sobie w kadr, próbujemy pozbyć się trochę tego, co tutaj mamy z tą trawą, ale pamiętajmy, żeby z tej strony nie ucinać jednak samego wejścia do metra. Myślę, że w takim kadrze będzie to wyglądało najlepiej. Dokładnie tak. I wchodzimy sobie znowu z presetem. Ściągamy te highlightsy. Lekko rozjaśniamy. I tutaj teoretycznie u góry można by wejść na przykład z graduated filtrem, żeby rozjaśnić sobie to lekko to niebo, nie jest to jakieś turbo konieczne. Jak widzicie też, ja mam zdjęte kolory prawie wszystkie, więc tutaj na przykład przydałoby się, żebym wyciągnął też żółtego trochę, żeby ten żółty się pojawił, aczkolwiek ja lubię taką kinową, zdesaturyzowaną kolorystykę, więc jakby gdzieś tam ona odpowiada temu, co ja robię. Tak wygląda to zdjęcie przed i tak wygląda to zdjęcie po. Tak jak mówiłem, to jest właśnie takie wyczekane zdjęcie, w którym sobie wymarzyłem, że właśnie to ma się wydarzyć, no i to się właśnie wydarzyło. Tak jak widzieliście na przebitkach, metro, stacje metra są świetnym miejscem do robienia zdjęć, dlatego że są bardzo, bardzo symetryczne, wystarczy sobie stanąć na środku, tak jak widzicie tutaj. Tutaj już wiadomo, że ta obróbka by trochę inaczej
inaczej powinna wyglądać, no ale jakby na potrzeby tego filmu tutaj po prostu wam pokażę, że w ten sposób można by było je zrobić, tylko akurat balans bieli tutaj już nam się rozjechał delikatnie. Takie bardzo, bardzo, bardzo symetryczne. Uwielbiam takie zdjęcia. To jest kolejna rzecz, którą na stacji metra można zrobić, to też wam polecam. To właśnie jest zdjęcie takie, na pewno wiele z was widziało to zdjęcie. I to zdjęcie można sobie właśnie prostować albo do tej żółtej linii, którą widzicie tutaj, do tej linii można wyprostować i to już jest jeden typ tego zdjęcia. I oczywiście możemy prostować je sobie tutaj do tego. Słuchajcie, przechodzimy do kolejnego zdjęcia i to jest kolejne wyczekane przeze mnie zdjęcie. Jak widzicie, moje ustawienia nadal się nie zmieniły. Nadal musiałem być na 1:125 shutter speedu, co nie jest spoko, jeśli jest tak ciemno. Nadal byłem na f4, co też nie jest spoko, jak jest ciemno. Ale no chciałem, żeby było ostro, dlatego że mam tutaj tyle różnych budynków i takich rzeczy, które są w tle, że nie chciałem, żeby one były po prostu takim maślanym, rozmytym konturem światła. Po prostu chciałem, żeby one były widoczne. Co się wydarzyło? Pojawił się tu pan o lasce. Jakby ja chciałem, żeby po prostu szedł człowiek. Akurat zdarzyło się, że idzie pan o lasce. No lepiej tego sobie wymarzyć nie mogłem. Prostujemy sobie automatycznie oczywiście, bo to zazwyczaj działa. Zostawiamy pana tutaj w tym kwadracie. Klikamy Done i wchodzimy z naszym presetem. Jest oczywiście za ciemno. Rozświetlamy. Ściągamy trochę highlightsów. Rozświetlamy jeszcze troszkę i teraz ten pan będzie trochę bardziej rozświetlony. To jest jedna rzecz, a drugą moglibyśmy oczywiście lekko oszukać i stwierdzić, że to światło pochodzi stąd. I takich zdjęć też dużo gdzieś tam w internecie można znaleźć z takim fejkowym doświetleniem skądś. Done. I bardzo, bardzo spoko to wygląda. Oczywiście ziarno mamy, tak jak mówiłem, tutaj możemy sobie do 40 jeszcze wyglądało to całkiem znośnie. Nie było jeszcze tak bardzo, bardzo nieostro. Tak wygląda nasze zdjęcie przed i tak ono wygląda po edycji. I tutaj jest fajna rzecz, warto wieczorem patrzeć sobie w górę budynków, dlatego że jak widzicie tutaj była lekka mgła, dzięki czemu tutaj mamy bardzo fajnie podkreślony ten napis świecący. No bardzo, bardzo mi się podobają takie zdjęcia. Uwielbiam patrzeć właśnie na takie budynki, takie od dołu patrząc do góry. To jest kolejny tip na robienie zdjęć architektury. Patrzcie na budynki do góry, a nie tylko róbcie zdjęcia z daleka, żeby były widoczne całe, bo to właśnie te elementy robią bardzo dużą robotę. No i na końcu zdjęcie, na które najwięcej czekałem, ponieważ stałem tam dobre 20 parę minut. Już się zrobiło tak ciemno, że zszedłem z shutter speedem do 1:60. Byłem dalej na 4000 ISO, to są 34 mm, bo chciałem jeszcze być w stanie pokazać to. Generalnie mosty są świetnym miejscem, żeby robić framing. Framing, czyli jakby obramowanie naszego obrazu, który tutaj jest podwójny. No wygląda to świetnie, wygląda to świetnie. Na pewno ten samochód tutaj, no niestety jest, więc trzeba będzie trzymać się takiego kadru, żeby tego samochodu nie było. I takie zdjęcie mega, mega, mega mocno fajnie przyciągałoby uwagę chociażby na Instagramie, no bo ma po prostu taką fajną głębię. Ono idzie sobie z jednego planu na drugi, na trzeci, i to w trzecim jest nasz bohater, który właśnie przechodzi w tym małym punkcie. No i takie zdjęcia to są właśnie te wyczekane, te takie perełki. Może ono nie wygląda spektakularnie, ale moim zdaniem jest bardzo, bardzo fajne. Właśnie przez to, że widzimy tą postać, która przechodzi w takim małym punkcie, że to widać, że to zdjęcie było wyczekane i że komuś zależało na tym, żeby właśnie tak zdjęcie wyglądało. Słuchajcie, dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Fotografia uliczna
jest jakby najbliższa mojemu sercu, dlatego że to na ulicy zrobiłem pierwsze swoje zdjęcie. Na ulicy uczyłem się wszystkich ustawień. Nauczyciele, którzy mnie uczyli fotografii, zawsze kazali mi chodzić właśnie na ulicę, bo mówili, że tam jest szybko, tam jest ciemno, tam się dużo dzieje, tam się musisz nauczyć tych ustawień od razu, tam musisz żonglować tym wszystkim, tam musisz od razu przełączać to. Cały czas zwalniać czas migawki, przyspieszać, żonglować ISO, sprawdzać przysłony, sprawdzać kąty, prostować zdjęcia, szukać doświetlenia. To są wszystkie takie rzeczy, które jeżeli my będziemy cały czas sobie chodzili na łąkę i robili zdjęcia kwiatków z boku w tle, albo podchodzili pod piękne neony i robili portret osoby, która stoi, albo siedzieli sobie w domu i robili na parapecie piękne zdjęcia poukładanych przez nas rzeczy, to oczywiście te zdjęcia są super i róbmy je wszyscy, bo one są piękne. Ale w ten sposób szybko nie nauczymy się bycia fotografem, który jest responsywny. A moim zdaniem nie ma ważniejszego skilla w fotografii niż responsywność na to, co dzieje się dookoła. Po obejrzeniu tego filmu poczekajcie na godzinę 17, na godzinę 16. Możecie zacząć sobie przed zmrokiem, na przykład o godzinie 15, jak już zaczyna się robić ciemno. Poróbcie sobie trochę zdjęć, stopniowo będzie robiło się ciemniej i ciemniej i ciemniej i spędźcie sobie te 3 godziny do tej 18 na zewnątrz, poróbcie zdjęcia, śledźcie ludzi, jakby jest kilka takich mega sztampowych zdjęć, które można zrobić, chociażby możecie sobie zerknąć na mojego Instagrama i próbować skopiować te niektóre zdjęcia i jakby z tym wszystkim możecie później usiąść i pomyśleć, Jezu, ale tam było dużo roboty. Ale ja się dzisiaj narobiłem, bo trzeba było cały czas myśleć o tym. I z dnia na dzień każde takie wyjście będzie dla was coraz luźniejsze. Będziecie się czuli coraz lepiej, będziecie naprawdę żonglowali tymi wszystkimi ustawieniami tak, że już to nie będzie dla was problemem. Waszym zadaniem jako fotografów, którzy uczą się tego, żeby robić zdjęcia lepiej i lepiej i lepiej, jest nauczenie się operowania waszym narzędziem pracy, którym jest aparat, i ustawieniami w tym narzędziu pracy, tak, żebyście nawet nie myśleli, że to robicie. No nie jest tak, że wy się zastanawiacie, czy jak jedzie samochód, to ma być 1 na 100, czy 1 na 200. Nie. Po prostu to robisz. Jeżeli się robi ciemno, to nie zastanawiamy się, czy jak podniosę ISO na 2000, to czy będzie ziarno. Nie, robimy to zdjęcie. Dlatego, że wiemy, co się stanie, zanim pomyślimy o tym, co się stanie. Ja wiem, że teraz może nie jest to dla was takie logiczne, że cały czas się musicie zastanawiać, że może nawet szukacie tych ustawień, że coś wam się tam pogmera w aparacie i nagle jest panika, gdzie się zmienia ISO. Spokojnie, dzień po dniu tylko róbcie zdjęcia na ulicy. Ja wiem, że fajnie się robi zdjęcia w idealnych warunkach, ale w idealnych warunkach jeszcze nikt się bardzo szybko nie nauczył wszystkich ustawień. Ja już nie przedłużam. Życzę wam szczęśliwego nowego roku. Przede wszystkim, żeby wam się spełniały wasze wszystkie marzenia i żebyście robili coraz lepsze zdjęcia. Ja mam tegoroczne postanowienie, że będę wrzucał więcej filmów. Nie chcę mówić ile, bo może się okazać, że więcej dla mnie to będą 2 miesięcznie albo 3 miesięcznie, a może się okazać, że będę chciał wrzucać 8 miesięcznie, więc wszystko zależy od tego, jak to wszystko się potoczy. Widzimy się w następnym filmie, który na pewno będzie dość niedługo. I tyle. Na razie. Cześć.